Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Dzień Matki. My jesteśmy w Międzychodzie i zapytamy mieszkańców tego urokliwego miasta, czego powinniśmy życzyć mamom w dniu ich święta. Zdrowia przede wszystkim, pogody ducha, uśmiechu i fajnych dzieci. Myślę, że przede wszystkim zdrowia, no i cierpliwości do swoich dzieci, żeby nie sprawiały im problemu. Wszystkiego najlepszego. Zdrówka, pomyślności, pociechy z dzieci i w ogóle. To, co najlepsze, nie? Zrozumienia dzieci również i dzieci rodziców i odwrotnie, czyli tak zwane ogólne porozumienie, ale nie na zasadzie rozpuszczania, tylko takie naprawdę rozsądnego przebywania, bycia z dziećmi. To jest podstawa i tak samo jak dzieci z nami przebywają i oddają nam, tak samo my dzieciom oddajemy to samo. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia. Żeby były takie kochane jak zawsze. Zdrowia i żeby były zawsze zadowolone z dzieci. Zdrowia. Samych radosnych chwil, nie wiem, spełnienia marzeń. Wytrwałości. Zdrowia. Wytrwałości. Z wnukami, z dziećmi. Zdrowia przede wszystkim. Zdrowia. Szczęścia, radości i uśmiechu, i żeby ich dzieci zawsze o nich pamiętały. Zdrowia, na pewno. To najważniejsze. Cierpliwości. Miłości. Ja nie wiem, dużo szczęścia i pociechy z dzieci, nie? Żeby zawsze były zadowolone. A czy pani dzisiaj obchodzi jakoś szczególnie Dzień Matki? No znaczy się, no szczególnie, no nie wiem. No jakoś tam obchodzę, nie? Życzenia były, kwiaty były, także myślę, że obchodzę. A czy mama dzisiaj jakoś hucznie obchodzi Dzień Matki? Nie, bo to będzie pierwszy Dzień Matki, więc jeszcze dziecko nie jest w stanie złożyć życzeń. Miłości przede wszystkim, miłości, szczęścia. A przy okazji jeszcze mojej kochanej mamusi złożę życzenia. Mamusiu, kocham cię najbardziej na świecie. Zdrówka, no i pociechy z własnych dzieci.